twoja ulubiona gwiazda gra na Narodowym, a ty nie masz biletu, a chciałbyś przesłać jej koncert, pokażę wam jej stówki, gdzie go przesłuchacie za darmo. Jeśli jesteś rodzicem i chcesz zabrać swoją pociechę na koncert, idealnym miejscem będzie Plac Zabaw przy PGE Narodowym. Kolejną miejscówką z naszej listy jest parking przy błoniach Stadionu Narodowego. Jest to wielka, ogromna przestrzeń, gdzie możecie także posłuchać koncertów. Taylor Swift! Kolejną, mniej oczywistą miejscówką są schody przy Alei Zielenieckiej, w okolicy Parku Skarszewskiego. Mamy stąd piękny widok na Narodowy, będzie bardzo dobrze słuchać i możecie sobie tutaj przysiąść. Trochę bardziej ustronnym miejscem będzie ulica Łotewska na Saskiej Kępie, gdzie możecie sobie przysiąść tak jak ja na krawężniku, bądź zabrać ze sobą leżaki trochę przychillować. Znajdujemy się przy Mostir, poranki, wieczory. Jak widzicie, są to ogromne schody wraz z tarasem, które pomieszczą naprawdę sporą ilość fanów. Idealnym miejscem na koncertowej mapie Warszawy jest Poniatówka. Możecie przyjść tu ze znajomymi, spędzić miło czas, zrobić piknik, rozpalić grilla, a przy okazji posłuchać koncertu. I na koniec najbardziej oczywista miejscówka, czyli schodki, o których nawijał Mata. Zostawcie nasze schodki. Link do mapki znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, by subskrybować i komentować i lajkować. Pa, pa!